Cześć, witajcie z tej strony Trafik dla serwisu eHardware.pl. Mam przyjemność zaprosić Was tym razem do takiej serii trzech materiałów o najnowszych myszkach marki Razer. Dwie z tych myszek zostały odświeżone. Jest to Razer Mamba bezprzewodowa i Razer Mamba Tournament Edition. A trzecia myszka jest to myszka, która dla wielu z Was może się kojarzyć jako nowy produkt, bo wielu, zwłaszcza młodych graczy, pomyśli, że to jest właśnie nowa myszka, dopiero co wydana. Jednak produkt ten był dostępny w sumie do roku 2011 jeszcze na rynku. Też nazywał się właśnie Razer Diamondback. Bardzo popularna wcześniej myszka. Była ona sprzedawana w kilku odmianach kolorystycznych, w sensie podświetlenie było tam w kilku różnych odmianach. Był też model bodajże Phantom. Była to myszka przeźroczysta, miała przeźroczystą obudowę. Jednak bo Razer postanowił, że nie będzie tej myszki jakby odświeżał, tak jak powiedzmy działo się to z Detaderem czy tam z innymi modelami, i zrobił sobie przerwę. Przypuszczam, że tak samo będzie też z kilkoma innymi myszkami, że one jednak wrócą do oferty Razera. Ale wrócimy do Diamondbacka. Jest to myszka wydana w serii Chroma, czyli tej właśnie serii, którą Razer postanowił nazwać produkty podświetlane w 16 milionach kolorów. Zapraszam Was do unboxingu. Będzie to pierwszy produkt z tej serii trzech produktów Razera, tych trzech nowych myszek. Dobrze, więc myszka prezentuje się mniej więcej, tak jak widzicie, w ten sposób jest zapakowana w małe opakowanie. Mamy pudełeczko. Razer teraz od jakiegoś czasu zrobił takie właśnie przesiadkę na troszeczkę inne, mniejsze, skromniejsze opakowania. Jednak jest nadal ono otwierane, możemy zobaczyć sobie, jak ta myszka wygląda w środku. I można powiedzieć, że możemy gdzieś tam, powiedzmy, włożyć dłoń do środka, żeby w jakiś sposób chociaż trochę sobie ją przymierzyć, czy ona będzie nam pasowała. Więc tak wygląda opakowanie produktu. Są na nim oczywiście standardowo wyszczególnione wszystkie najważniejsze cechy. Znaczek Chroma jest tutaj. Tu są pokazane, pokazuję Wam teraz boki pudełka. No i to chyba w sumie tyle, jeżeli chodzi o samo opakowanie. Trzeba byłoby tą myszkę otworzyć i sprawdzić, co tam się w środku znajduje. Lecimy. Idzie nam. Tutaj więcej już nic nie ma, więc to możemy odłożyć. No jest to zapakowane w zielone opakowanie, czyli standardowo jak na Razera z zieloną mi. Książeczka w środku z instrukcją. Dosyć obszerna, więc. O, tutaj są jeszcze dodatkowo dwie naklejki, takie w srebrnym kolorze. Srebrno-czarne. Tutaj instrukcja w kilku językach, wszystkie najważniejsze opcje. Oczywiście myszka jest wspierana przez Razer Synapse, czyli te oprogramowanie razerowe działające w chmurze, czyli po prostu ściągamy, instalujemy, obojętnie w jakim miejscu, logujemy się, znowu ściągamy i mamy swoje ustawienia. No dobrze, ale przejdźmy do myszki. Tutaj jest ten blister osłaniający produkt. No i sam Diamondback tutaj. Jest taka folia zabezpieczająca ślizgacze, bo wiem, że zdarza się często, że te produkty, jak przychodzą do klientów nowe, wiem, że te ślizgacze potrafią w transporcie się ruszać na opakowaniu, przez co klienci myślą, że te myszki są używane, ale tak właśnie wcale nie. Razer tutaj dobrze robi, moim zdaniem, że dodaje tą folię. Po boku są gumki, takie rubber gripy, które pozwalają lepiej ten produkt trzymać. No i dwa boczne przyciski tutaj. I tutaj też dwa boczne przyciski są. No ale dobrze. To jest pierwsza część unboxingu. Chciałem po prostu pokazać, co w środku się znajduje. Czyli naklejki, instrukcja. No i sam Razer Diamondback. Przewód w oplocie, to bardzo dobrze. Pokażę Wam jeszcze produkt z bliska, żebyście widzieli mniej więcej, jak wygląda. To jest góra. Tak wygląda pod spodem, trzy ślizgacze. No i chyba w sumie tyle, nie? Tutaj jest tył myszki. Jak się ją trzyma? Ja ogólnie jestem graczem, który gra na myszkach wyprofilowanych, ale no jak na razie powiem szczerze, że te boczne przyciski niestety ja nie jestem przyzwyczajony do tego i małym palcem naciskam je niechcąco.
Także to jest coś, co po prostu mi już przeszkadza, ale przypuszczam, że jest to do przyzwyczajenia się, do jakiegoś do skorygowania. Jak słyszycie, przyciski chodzą dosyć dobrze. Tam produkt wiem, że ma Razer, chwali się na opakowaniu, że jest tutaj, są zastosowane przyciski, które mają jakiś tam, jak to Razer nazywa, hyper response, czyli bardzo szybki czas reakcji. Więc przypuszczam, że myszka będzie bardzo dobra w sumie i do gier, tak do gier FPS, jak i do gier RTS. Podświetlanie, zresztą za chwileczkę podłączę myszkę i będziemy mogli zobaczyć, jak jest podświetlona, i powiem jeszcze kilka dodatkowych rzeczy, które warto byłoby w sumie wiedzieć przed zakupem tej myszki. Także za chwileczkę mysz będzie podłączona. Tak więc nasz Razer Diamondback został podłączony. Jak widzicie, te podświetlenie chroma bardzo fajnie pulsuje. Ja nie instalowałem sterowników jeszcze, więc po prostu jest ona w tym momencie podświetlana tak jakby standardowo przez system, który ją gdzieś tam sobie na razie jeszcze rozpoznaje. Podświetlanie, nie ukrywam, że jest bardzo efektowne, pomimo tego, że tutaj z tyłu za mną stoją dosyć mocne lampy oświetlające moje biurko, żeby po prostu ten obraz był jak najlepszy, to pomimo tego to światło wydaje mi się, że nie jest nawet tak mocno rozproszone i jest dosyć dobrej jakości. Podświetlona jest tutaj logo Razera, podświetlone są tutaj te takie paski boczne i podświetlona też jest rolka. Więc to tyle, jeżeli chodzi o podświetlenie. No mówię, jest ono bardzo efektowne i robi dosyć dobre wrażenie. Wracając jeszcze raz do samej myszki, tak jak powiedziałem wcześniej, no ma tutaj ona te gumki boczne, co na pewno ulepszy nasz chwyt. Myszka nie będzie się ślizgać podczas nagłych zwrotów akcji, zwłaszcza w grach FPS, gdzie ta myszka często jest bardzo często podnoszona i przenoszona z lewa na prawo, z prawo na lewo. Więc to jest to. Sensor, jaki został tutaj zastosowany, jest to sensor laserowy 16000 dpi. Nie wiem po co aż tyle, no ale jeżeli producent idzie, wszyscy idą w tą stronę po prostu, żeby jak najwięcej tych, prawda, dpi było, więc no taki ich wybór. Jeżeli to po prostu działa na klientów, no to ok. Przyspieszenie jest 5G, czyli powiedzmy bardzo szybko tą myszką można ruszać i tak ten ruch będzie dobrze zarejestrowany. Ślizgacze tutaj producent się chwali też, że są bardzo śliskie. Pulling rate jest 1000 Hz. To w sumie standardowo, jak już dzisiaj na większość myszek tak dobrych ma. No tak jak producent tutaj mówiłem wcześniej, Diamondback jest myszką dla graczy lewo- i praworęcznych, więc no każdy może jej używać. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze cechy tego produktu. Przycisków, tak jak już mówiłem, dwa po lewej, dwa po prawej, to mamy 4. No główne przyciski lewy, prawy, no to mamy 6. No i 7 w rolce, więc wychodzi na to, że mamy tutaj 7 przycisków. No chyba tyle tutaj, co mogę więcej powiedzieć na temat tej myszki. Jest to udany produkt, moim zdaniem udany powrót po długiej nieobecności. Aczkolwiek myszka nie należy do najtańszych, no bo jednak powiedzmy trzeba za nią zapłacić prawie 400 zł, co nie jest małym wydatkiem. Wam zostawiam ocenę, że tak powiem, jakości, która jest moim zdaniem na najwyższym poziomie, bo to jest jednak Razer, co do ceny oraz możliwości, które oferuje ten produkt. To w sumie tyle na temat tej myszki. Kolejnym materiałem w serii tych Razerowych będzie Razer Mamba Tournament, a trzecią będzie ta najwyższa, najnowsza Mamba, która posiada możliwość regulacji nacisku na te główne dwa klawisze, czyli powiedzmy możemy sobie regulować w tamtej myszce, w tej Razer Mambie najlepszej, najwyższej, jak mocno mamy po prostu naciskać na klawisz. Także to tyle. Zapraszam Was już wkrótce do kolejnego materiału z serii myszek Razerowych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.